tak powiem, plan A. Tak jest. Trzymajmy się tego, co działało do tej pory. O ochroniarzu z okienka, jaka jest twoja mądrość? Zakuję w kajdany. No dobra. Byliśmy tacy szybcy, nie? Mhm. Tak, ty tam pikloku jest z boku, ja tutaj obrazki zgarniam i idziemy. Okej. Okay. Będziemy to do perfekcji ogarniać, nie? Już niedługo. Dobra, ja hakuję swoją. Poszło. Dobra. Dobra, ja tu piklokuję. Ej. Przepraszam. Nie idziemy. Czekamy. Guard patrzy. Dopiero tu idzie. Ona się gdzieś tutaj chyba respi na początku. Może być. Zabierzmy tylko te obrazy i wracamy na główne tory. Obraz ostatni wezmę. To już tam skautuj, gdzie kto jest. To jest Leafguard. No to jego nie tykamy. A może jego właśnie tyknę? Domyślam się w jaki sposób, ale najpierw dobrze było wiedzieć, gdzie jest drugi guard. No właśnie. Podnoszę. No cóż, będzie łatwiej tutaj się poruszać. Będziesz chyba dzięki temu łatwiej podebrać tą kartę do VIP rooma gościowi, który tu przyjdzie. Niezauważonym. Teraz co? To teraz... Tutaj jest pan DJ. Chociaż ona jest na wprost, patrzy. Zaczekaj chwilę. No wiem, właśnie to robię. Ty wiesz, że ja mogę... Ciekawe, co by się stało, gdybym aktywował to bez brania cywila. Co? Już się nie przekonamy. Okej, okay. To zróbmy tak, ja będę z tej strony, ty z drugiej. Dynia. Jak ten gość przyjdzie, bo on przyjdzie tędy, nie? No. Tutaj jeden w jednym pokoju siedzi, drugi w drugim i zależy, którą stronę się on odwróci, to... Czemu idziesz na górę? No dobra, idzie. Ja mam łatwiej. Tak jest. Zgarnąłem, i idziemy. Póki nasza dystrakcja ciągle działa... O, ty zmieni ludzi teraz. Mhm, ale to jest typ gość za nami. No już idę. Otworzyłem. Zaraz się drzwi otworzą. Idziemy. I od razu do przodu, na, pod kamerę. Ja ją hakuję. Ja zakowałem. Dobra. To zakuję, to ja hakuję tam teraz. Dobra. Idziemy. Lead guard za nami, bezpośrednio. Otwieraj drzwi. Tak jest, otwieram. Otwieraj. O, guard! Czemu on mnie widzi? Ja spadłem, bo spanikowałem. Nie uda mi się, nie zdążę. Wow, zdążyłeś. Dzięku, dziękuję, Dynia. Odpowiadam. Mam ciało. Pytanie tylko, gdzie teraz można to zostawić? Voltrum? Tutaj zostawię ciało. 40, 62. Na pewno? No nie. Ale pasują w ogóle. Ale w ogóle tutaj są też napisane te? Znaczy. A to my nie przypatrzyłem się, za chwilę zobaczymy. Refer to the accounts office for more information, the door code. Co to jest? 7891. 8971. No nie. To... Ale pamiętaj, bo tam w tym ofisie było kilka kodów. On był... w tym schowku. No dobra, no tak czy inaczej. No to chodźmy tam. K200 niebieski. Czyli wracamy teraz do góry tam. No, chyba że ty wrócisz. Ja wrócę, tak jest. Pakuję tą kamerę. Śmiało. Jak ja uwielbiam, jak się bugować przez drzwi. No to ja zapoczekam. Śmiało. Ja już jestem na górze. To przy okazji, jak wyłączysz, możesz zobaczyć, jaki kod tam powinien być. Zaraz. Nie chcę naraz tyle rzeczy robić.
Dobra, jestem w tym pokoju najpierw. Co my tu mamy? Mamy 9. Nie, nie, przepraszam. 8, 7, 9, 6. Tak? 8, 7, 9, 6. Te liczby były do kliknięcia. No to zapiszę. 8, 7, 9, 6, bo one są na krześle. A nie, a tam jeszcze jedynki nie było? Weź zobacz, czy jest jakiś kod z jedynką. Już patrzę. Nie, to nie jest z jedynką. To też nie jest z jedynką. Wiesz co, ja tu nie widzę innych kodów. Dobra, i teraz pytanie, jak mogę stąd wyjść? A wyłączyć bezpiecznik? Nie, jeszcze nie doszedłem tak daleko, spokojnie. Teraz mi zastan, co mnie widzi. Guard. Ten lead guard. Uwielbiam po prostu typa. Uważaj, w twoim kierunku teraz idzie. Dobra. Bo H200 Blue, tak? H200 Blue. H200 Blue, dobrze. Zobaczmy, jakie tutaj są oznaczenia. H200 Blue. Klik. Widziałeś tego lead guarda? A, bo tu jest, widzę go. Jejku, on idzie w tym kierunku, w którym ja chcę iść. Widzisz to? Ja ciebie. Tak daleko jesteś, więc ciężko by być. No nie jestem w stanie się ruszyć. Patrz, gdzie on stoi. Ja patrzę się na niego i mamy pustą przestrzeń między sobą, nie? O, to jest kolejny jeszcze, cudownie. Dobrze, że mogę dwóch zaznaczać. Teraz pytanie, w którym kierunku on pójdzie? Oczywiście, że nie. Nie po drodze mi. Hey, there's a guard. Spróbuję. Niech to, on mnie zobaczy, jak pójdę krok dalej. Dobra, tego lead guarda zhakuję mu telefon. Dobra. I idę. Udało się. Klikam w komputerek. Komputer kliknięty. Loading. Klik. Clearance. Tak. I teraz rozumiem, że pan się tam dostał. Teraz muszę jakoś się dostać. Tutaj obok mamy tego dostarczanie. Czekaj, tylko wezmę do kibla schowam. Najpierw wrócę crypto wallet tak, żeby być pewien, że... Żebyśmy mogli uciec. Uważaj! Nie jestem w stanie go... O, zaznaczyłem. Tu otworzę w razie czego, żeby była ucieczka. No idź, zanieś go i mamy ucieczkę chyba dzięki temu. Czemu aż tam? Podamy? Nie no, tam chyba możemy resztę opróżnić, nie? Na sumie. Wow, tutaj panowie grają, to my nie przeszkadzamy. No to co, opróżniamy tutaj? No. Czekaj, bo ten safe był gdzie? Nie tędy, nie tędy, gdzie idziesz. No właśnie, też mi się tak coś zdaje, bo safe był wcześniej, nie? On był tutaj, gdzie ja jestem. On był, o tu. To już idę, tylko... Okay. Dobra. 8, 7, 9, 6, enter. It works. It just works, it just works. It's money time. Let's release Skyrim one more time. Ja tutaj te bugi będę sterował przed wejściem. Rozglądaj się za gardami, pamiętaj. I ja wszystko buguję z tego volta. I zaraz pomogę nosić. Dobra, co? No, bierz pan. Ty otwierasz, a ja zawijam. Dobra, się wszystko. Teraz trzeba po prostu wyjść tę samą drogę, gdzie weszli. Mniej więcej. No to idziemy. Tam kamerka powinna być zhakowana u góry. Jest. Coś tu było? Czerwony keycard jeszcze. Czerwony keycard? No widzisz, ja nawet nie zauważyłem. A tu? Ślepy jestem. O, ikonka. I tutaj jest. No to ja zbieram te dwa bugi i idziemy je dostarczyć. Nie omijamy takich okazji. A czemu nie? Mogliśmy pójść do tego od razu. Słuchaj, ja proponuję, wiesz dlaczego to zanieść? Bo jak znajdziemy coś jeszcze po drodze, to będziemy mogli to zgarnąć. Nie przeszkadzamy panom grającym w pokera, którzy są pójdzieć dalej. A mógł być guard w sumie. Wiem, że oni mają kartę na stole. To był też, pytałeś o numer z jedynką, a jednak je był, jednak był. Nie zauważyłem go. Robimy tego hejsta już dzisiaj, nie wiem, 20 raz, z czego połowę razy przegrywaliśmy przez garda w oknie? Jestem może nie, ale na pewno kilka razy też robiliśmy z 10. Tak. Check the sieve. Check the sieve.
powoli. Ojej, tutaj jest. Nie podoba mi się. Czy to pikanie? Locked. Pikard. Dobra, zorientujmy się, czy jest jeszcze coś wartego zgarnięcia w okolicy, bo Anusz może jest... No, możemy tutaj się przejść. Tu jest cywilka. Ale... Zobaczmy, co jest tam, tutaj. Tam nie pamiętam, żeby ty jakiś lud się respił. Ma pan rację. Ja tu też nic wartościowego nie widzę. No, to udało się to przejść na overkill. Aż normalnie odpalę mojego... mojego granata. Nie no, spokojnie. Aha, takiego granata, no tak. I jeszcze ociągnięcie, jej! Cudownie. Skoro mowa w ogóle o osiągnięciach, to wiesz, że ja cały czas... A ja dostałem. A ja nie, ale może się spóźnić. Nie wiem. Bo ja chciałem powiedzieć, że odnośnie osiągnięć, ja do tej pory nie mogę odblokować osiągnięcia z wyczyszczeniem Volta w pierwszym banku z tych skrytek. Dalej nie mam tego osiągnięcia, ale cóż. Zapewniali, że działa, ale to jest overkill. W overkillu nie zawsze wszystko działa.